lepiej uzupełnić zapisy. Ja pyknę sobie zdrówko jakieś. Czempionko, lecz coś opowiedzieć. Dobrze, chcesz coś mi opowiedzieć? To dobra, pogadam z nią w końcu. Kuźwa, bo ona chce mi coś opowiedzieć, to niech mi kuźwa gada plotki. Zauważyłam grupę oseramskich zbieraczy wędrującą z krajem pustyni przy południowo-zachodniej granicy. Zgłosiłabym to, ale chyba długo nie przetrwają. Jeśli nie załatwią ich maszyny, to zrobią to burze piaskowe. O, miło z twojej strony. Tym oseramom przydałaby się pomóc. Chcesz coś kupić? Nie chcę nic kupić. Zobaczmy misje jakieś, bo tutaj mamy misje. Gdzieś mamy główne, tak? Misje, momencie, gdzieś powinniśmy mieć główne misje do zrobienia. To jest główna, poboczna niby jest. Zatopiona nadzieja. Jakąś poboczną możemy... O, tu mamy jeszcze. Granica opłacalności. Z powodu zawalenia się starożytnego tunelu nie ma przejścia do ziemi niczyjej. Ale musi jakoś się przedostać. Dawaj, kuźwa, dawaj. Teraz tak, gdzie to niby jest ta misja? Gdzie to kuźwa jest? To jest to, tak? Tutaj? Tutaj? To byłoby tu? Iść do tunelu? A mogę jakoś się gdzieś przedostać w miarę szybko? Najwyżej tutaj. Bo mi się nie chce tyle biegać. Przerzućmy się. Czy wiesz co, Murek, powiem ci, że pierwsza część... Co to kuźwa jest? Co to kuźwa jest? Tak, chyba muszę teraz się znowu przyzwyczaić do sterowania, bo my troszeczkę kuźwa pograliśmy. Ojej, kurde, nie mam nic porobione, żadnych strzał, nic. Fuck. Trochę kuźwa, proszę państwa, nie graliśmy czasu i teraz trzeba się znowu przyzwyczaić. Ja pierdzielę tych gier. Co, znowu coś? A pieprze to kuźwa. Muszę znowu się przyzwyczaić, ale a propos jedynki, Murek, wiesz co, jedyneczka to jest... Piękna gierka. Nie, w jedyneczkę mi się dużo lepiej grało. Dwójka wygląda rewelacyjnie, zwłaszcza to, wiecie co, na moim monitorku w tym HDR-ze. To światło jak pracuje, bo o tutaj, te momenty, nie tutaj, to światełko, to kurza wygląda przepięknie. Nie tak, tylko tak trzeba skanować, o właśnie. To wygląda bosko, ale... No właśnie, teraz tutaj gdzieś się spieprzę pewnie. Ale jeśli chodzi o fabułę i jakoś tak, no wiadomo, coś odkrywczego. To jednak jedynka była... Większe wow robiło, no ale to była jedynka. No. Może dlatego, pierwsza część. Nie ma co nad tym. O! Co jest z tymi robotami, kuźwa, ty? Jakiś update był? Że te ptaki, czy wszystkie roboty, te wszystkie gówna się zachowują, jakby były...
Coś dziwnie zachowują. Tamten też stoi w miejscu. Gdzie on poleciał? Miałem taki badziew. Serio nie mam... Serio nie mam żadnego jakiegoś kuźwa... sprzętu do strzelania? Normalnego? No może tym? Zajebiście. Wciąż mogę walczyć. No to raczej krzywdy mu nie robi. Nie ma jakiegoś innego sprzętu? Masakra, jak ją. Fuck. Jedę spierdzielam są. No jak dziwnie się zachowują te maszyny. To tak stoi jakby nigdy nic. Kuźwa, o co to komand w ogóle? Czy o czymś nie wiem? Kuźwa, co jest z wami? Kuźwa jest. To ja muszę porobić jakiś sprzęt, bo... bida. To straszna. Mam 220 meterków. No, GTA już dzisiaj było. Zbliżam się do źródła sygnału. Róbmy szybki zapis. Tak, GTA już sobie dzisiaj popykałem. Jakoś tam mega długo, ale coś tam porobiłem, ale... Nie, 124. 200? No dobra, posłuchamy plotek. Jeden ze zwiadowców odkrył starożytne ruiny na południowym zachodzie. Sam do nich zajrzałem, ale nic nie znalazłem. Nie mogę pozbyć się wrażenia, że coś przegapiliśmy. Chociaż pewnie przemawia przeze mnie rozczarowanie. Może następnym razem się uda. W sumie piaskownia. Mogłabym do tych ruin, sprawdzić, czy Oseramowie... A może coś tu mamy do zrobienia? Ulepszenie broni. Na maksa się nie dało. No już sam tego nie mogę ulepszyć. Wcześniej jeszcze mogłem, a teraz nie. Przy nie ubioru. Nie wiem po co mnie to, ale dawaj. Jak mamy sprzęt, to już możemy się kuźwa tutaj kombinować, nie? GTA, wiesz co? Znaczy GTA wygląda dobrze, poprawnie wygląda, no trzeba pamiętać, że to jest gra, która ma 9 lat, tak? Nie oczekujmy jakichś cudów, to nie jest żaden remake, tylko remaster. Pociągnęli rozdzielczość do góry. Niedaleko buntowników. Niech mnie młot. Sądziłem, że już...
Ta dziewucha była mamy? Bardziej wybuchowa niż kani... 60 klatek. Teraz zaś siedzi w dziczy sama. Jeden promyczki, wie, śledzenie promyczków. Czyżby ktoś uciekł? Nie wiem, jak ma na imię. Taka cicha. Nie mam pojęcia. Bez rewelacji, ale wiesz, no. Wiem tyle, że nie chciała. No, przyjemny dla oczka, mimo wszystko. To na pewno. O, gdyby to był remake, no, to by była inna bajeczka, nie? Nie gadaj o tej swojej kruchej szczęce, Deklu. Tu chodzi o dziewczynę. Samotną dziewczynę w dziczy. W dodatku na ziemiach Tenaktów. W którą stronę poszła? Na zachód, w górę. Znajdź ją, proszę. Dobrze. Ostrożnie. Dziewczyna trochę szwankuje. Tunel wyglądał na solidny. To, co go zawaliło, musi być ogromne. Ale kryją wiele różnych zagrożeń. Kurde, tylko Battlefielda 4 naprawdę mało co grałem. Nie wiem, w ogóle mi nie przypadł do gustu. Odrzucił mnie ten początek wtedy, kurde, co było. No bo początek był słaby, nie? I kurde, później mi się nie chciało w to grać. Zresztą tak mówiłem, te kurde wszystkie multi to mnie trochę już kurde wynudziły. Muszę być przygotowany. Nie ma tego kurde, tego... Takiej żyłki, kurde, tego strachu, że zginiesz za chwilę i już możesz nie wrócić do rozgrywki, nie? Musisz się pilnować, coś. Mamy iść, tak? Fajnie jakby zrobili jakiś taki, kurde... To ja, a czasem tu nie byłem? Podaj tunel? Wydaje mi się, że tu przecież byłem. Nie byłem tu? Już tu byłem. Walczyłem tu z takimi... Patafianami. Chyba już. Czy nie? A może nie? Kurde, byłem pewny, że... No, ten autobus tutaj. Przecież tutaj byłem. I walczyłem tutaj z tymi. No, jeśli chodzi o tego nowego, to dramat, nie? Totalny. O, nie będę się martwić, że zabraknie. Nie, na Battlefieldy to już upadek jest tego. No to szkoda czasu w ogóle. Tak naprawdę po trójce i po czwórce nie mieliśmy żadnego dobrego Battlefielda. Trochę tam jedynkę ja grałem, coś tam grałem, no ale to nie to. Nie to kiedyś. Dobrze, ale co my tu szukamy w ogóle? Jeśli w to strzelę, zbiję chmurę zarodników. Tak, komory się... Przeszukałem, ale dobra, no i okej, no i co dalej? Skałokróż. To on musiał zaatakować przechodzących Oseramów. Aha. Dawno nie widziałam Skałokrusza. Równie paskudny, co w drewnie.
Shit! Ale wylazł mi kuźwa. Nie tym, kuźwa, czym ty napieprzasz w ogóle? Powinien tutaj się poddać po tym. No ile z tym walczył, kuźwa? Ciężko będzie coś kurde mądrego zrobić. Pękło coś. Fuck, muszę uważać, muszę... Kurna. No to trzeba lubić Battle Royale i tym podobne. Tego Fortnite'a bez budowania teraz muszę sobie wypróbować w ogóle. Dobra, może tym teraz powalimy. Prawego mam, nie? Hup.
Teraz go kwasem trochę zmęczę. Ten skałokrusz nikomu już nie będzie sprawiał kłopotów. Oseramowie musieli wejść do kanionu. Trochę się kuźwa nastrzelaliśmy, nabiegaliśmy, ale spoko. Tutaj mam tego pada swojego odłączonego, tego... Musiałem podłączyć go z powrotem, tego, jak on ma... Razera. To może na tej mapce, na tym nowym sobie tam popykał. Może Damian będzie grał. Nie wiem, czy Damian kurde dzisiaj jeszcze będzie grał, czy nie. No pewnie nie, bo ci go wziąłem po południu, że grał. To obstawiam, że w nocy nie będzie pykał. Ja by był, może i bym coś popykał. Się coś tam pobawił. Wozy to zapewne zapasy, które załoga miała przynieść. Porgów mówił, że jego szkatułka powinna gdzieś tu być. Szkatułka Porgufa. Powinnam mu ją odnieść. Opcjonalne to było, ale zrobiłem. Nie no, ja z budowaniem, jeśli chodzi o Fortnite, to totalna to noga, to tam, to nawet takie gry, to nawet nie dla mnie tam. Ale bez budowania, kurde, to... Jak ona wyszła zupełnie, to pierwsze co powiedziałem, jakby ta gra była, kurczę, bez budowania, to była całkiem spoko. A jednak to powiedziałem, do dzisiaj. I kurde, patrzę, ktoś to jednak w końcu zrobił. Musiał zaspróbować. A można tam normalnie jedynki grać na przykład? Czy tam dwójki, czy jak to wygląda? Czy jest wymóg? Podczas ataku skałokrusza. Grania. Musieli uciec do zachodniego tunelu. Chcieli się przedostać na drugą stronę. Powinnam móc to wysadzić, usunąć rumorz. No właśnie, pytanie jest teraz, czy musiałbym jakąś zapalającą może walnąć, co? Czy nie? Piznie to w ogóle, czy nie? To są jakieś beczki. No właśnie, z płomieniem. Czym to kuźwa wysadzić? Może takim czymś? A takim czymś nie, kuźwa, ale właśnie tu jest problem. Może tym? A może kuźwa Peter... Coś gdzieś. Mogę o to zahaczyć. Ale pomyślimy. Zobacz, po co muszę podejść i jakoś samo się to zrobi. A, dobra. Coś podniosłem? Co ja podniosłem? Spoko, trzyma się, zdrówka. No to jest ten karnister, ale to kurde nic. To nic mi nie daje. Kurde. Nie mam żadnych z płomieniem. I co teraz? O,
Można to inaczej rozwiązać? Całkiem możliwe, kabotyn. A jak to piznę? Czy płomień podnieś. Sakwa pełna, wyszła schowka. 5 razy płomień. Czekaj, co to kuźwa? Ja podnoszę, jakiś płomień podnoszę. Co ja kuźwa tutaj podnoszę? Surowce. Tam jakieś gówna, narzędzia. Sploty. Biory. Szeryf ten aktu. Chyba co teraz mam, to chyba najlepszy. Chyba. Nie wiem. I co mam teraz kuźwa zrobić? Ja nie wiem, jak to rozpieprzyć. Chyba, że... Nie, przerwij to. Nie, pułapka jakaś kuźwa. I nie wiem, co mam zrobić. Serio. Co mam zrobić? No dobrze, mam jakiś płomień. Ja mam jakiś płomień, kurde. Co ja mam z tym płomieniem zrobić? Coś podpalić mam, kuźwa ty. O co tu kaman w ogóle? Zachugona, nie wiem, o co chodzi. Umiejętności. No prawdopodobnie tak. No właśnie nie ma koła ratunkowego. Taki jest problem, że nie ma. Ja nie kumam, tam jakiś płomień podnosiłem cały czas i... Tam jakiś kuźwa płomień podnoszę cały czas, jak tu podchodzę. Tyk. Ja nie mogę tylko piznąć po prostu? No i co, nie mogę tej misji zrobić na przykład, bo nie mam łuku takiego? Bo nie mam żadnego, żeby się palił. Chyba, że mam gdzieś jakiś sprzęt taki. Nie wiem, zgaduję, że coś takiego można tutaj użyć. Tutaj tylko wyrzutnia lin z kanistrem. No i można z tym samym żywiołem, widzisz, musi być płomień. A ja nie mam. Dlatego się nie detonuje, bo musi być z płomieniem. Ale wybuchowe oszczepy, coś takiego mam.
Ty, poczekaj. Coś takiego mam. Kuźba! W końcu znalazłem coś, czym mogłem piznąć. Jednak Peter nie taki dziś głupi jeszcze. W końcu żeś coś tam rozkminił to. Pogrzebiemy jeszcze coś więcej tutaj? Pochodzę jeszcze tutaj, tylko może już nie z tym sprzętem, ale kurde, dobry sprzęcik. Chyba jestem znów na ziemi niczyjej. Teraz będzie łatwiej tędy przechodzić. Ooo. A jest łuk? Znaczy łuk, przepraszam, ognisko, kuźwa, nie łuk. Ciekawe, czy gdzieś jest kocioł z dominacją tej maszyny. Ja pierdzielę. Jeśli chodzi o efekty świetne, nie? No to ta gra, kurde, chyba nie ma równych sobie. A może spróbujemy tym walnąć? Bardzo tym idzie mi. Bo oświetlenie, kurde, w tej grze to... Te światełka są mega. Tym to trafić. Ale lepiej byłoby tym, ale... O właśnie, tutaj kurde te... Bo czekaj, kwasem może. Najlepiej byłoby rozrywającymi, nie? Pamiętam, czy na to podatne były, czy nie? Chyba nie bardzo. A nie, chyba jest podatny na to. Chyba jednak. Ognisko, sejwika można sobie zrobić. Aha, nie zrobię. Wyświetlacz fokusa szwankuje. Czemu szwankuje? Z jakiego tytułu?
Gdzie w ogóle jestem? W takim miejscu. Muszę zobaczyć na mapie. A, gdzieś tu wylazłem. A ja muszę się cofnąć. Panie, gdzieś tam. I co teraz? Trzeba by wezwać naszego szeryfa, a nie mogę wierzchowca wezwać. No to nic, dobra, to trzeba się w takim razie wycofać. Skąd przylazłem? Nie udawać bohatera. I tyle. Szkoda, że nie mogę sobie tu save'a zrobić. O, mogę teraz. O, super. To mi zawsze daje szybką podróż, nie? Teraz śmigniemy, proszę państwa, kuźwa tutaj. Raz, dwa. Mamy 400 parę meterków. Do ogarnięcia. Starczy tego zbierania. Chyba dam radę wspiąć się po tej ścianie. Skróci mi to drogę przez górę. No chyba, nie? Będzie z tego dobry barwnik. Jeszcze 83 meterki. Chyba dobrze lecę. To w ogóle maszyny takie te fruwające, to mi się zawsze kojarzą z Terminatorem. Jest taka akcja, nie? Na początku, jak te roboty szukają żywych. Idź, co ty kuźwa, to cię blokuje? Serio? Wieści. Co myślmy, jeśli mamy sumujemy jedzenie, czas stracony w obozie nigdzieś? Jakie wieści? Lepiej unikać zapuszczania się w głąb pustyni, zwłaszcza na południowym zachodzie. Jeden z naszych zwiadowców spotkał tam paru... Ten gada, ten nawija, jeden na drugiego. A jak ledwo uszedł z życia. Okruchy też się pojawią. Dzięki za ostrzeżenie. Ale miałem... są przyjaźnie jak zawsze. Z tym miałem zagadać. O. Jak poszło z tunelem? Droga wolna. Srak! Ani skałokrusza, ani inny. Się interesuj. Czułem, że się uda. A czy znalazłaś przypadkiem moją szkatułkę? Proszę. Niech to iskra. Jest coś, czego nie umiesz? No się okaże, że za chwilę jakiegoś klucza nie ma. Proszę, obiecana zapłata. A jednak, myślałem. Nie minęło, więc powiem ludziom, żeby oczyścili tunel. A potem poślę po kolejną ekipę, żeby ekspedycja pracowała jak należy. Ha! A zatem ku wykopkom. A zatem ku wykopkom. Którzy
pierdżonku na maszynach. Spokojnie. Nie wiem, czego chcą. Punkty umiejętności. Dwa wpadły. Glancuś, cycuś. Nie, to są umiejętności. Nie wiem za bardzo, w co iść. Mistrzyni maszyn. Wojowniczka. Może tu pójdziemy jednak w to. Potężny atak. No i tak nie ma żadnych punktów już. Misje to jeszcze jedna siła sygnału. Kolejna? Jakaś poboczna się zrobiła? To dawaj. Mapa. To inaczej zrobimy. Tu jest po drodze nieznane schronienie. Możemy skoczyć. Co mam oznaczone w ogóle? Najpierw zapiszę sobie. Mogę sobie poczekać. Lubię obserwować. Co z nas zakopat? Tworz pułapek. Jeśli powstrzymuje nas zawalony tunel. Oczy mam tutaj, brat. Dobrze, ale nie widzę tego oznaczenia. A, tu jest oznaczenie, co zrobiłem. Dobra, widzę. Pamiętam. Znaczy, ja tego nie oglądałem nigdy, ale kojarzę, bo to tam się przewijało w telewizji, jak byłem tam za młodego jeszcze. Jeszcze w polskiej tam, nie wiem, telewizji, nie wiem, czy to leciało. Nie pamiętam. Polsat był jakiś? Nie, chyba nie Polsat. Mogę odpocząć i sprawdzić sprzęt. To chyba jakiś, nie, to jakaś była jakaś niszowa telewizja. Chyba mi się wydaje. Ale było coś takiego. To prawda. W Polsacie jednak? No może, to jednak dobrze pamiętam. Gdzieś to leciało. Ja to średnio takie rzeczy lubiłem. Akurat jakiś tam Xen, nie obejrzałem żadnego odcinka tego, ja tak nie lubię takich tam, wiecie, jakieś Herkulesy i tak dalej. Jak lubię ze Schwarzeneggerem na przykład sobie obejrzeć jakiś film czy coś, nie, klasyk lat 90., 80., tak jakieś tam, kurde, Herkulesy tym podobne na przykład mi nie wchodzą w ogóle, nie. O, gówniane jakieś, nie. Taki kuźwa babski He-Man. Ale He-Man na przykład fajny był. Przychodzą za informacje. To mnie tutaj kuźwa chce, potrzebuje. Damian się odpalił? Nie, chyba nie, co? No zobaczmy, jak się Damian odpali, to może dzisiaj bym do niego wpadł. Zaraz zobaczymy, czy się Damian dzisiaj odpala, czy nie odpala. A jest Damian. O, to zaraz do niego, czekajcie, zajrzę na chwilę. Do Damiana i może dzisiaj z nim popykam się, zapytam, czy ze mną zagra. Czekajcie, zapytam się, okej? Kuźwa, tego muzyka pierdzielona. Tutaj, już możesz być, w sumie teraz jest miejsce. Tak, wyłączyłem Lemi. Pisałem 20-30 minut. Kurwa, dla Lemiego musi być miejsce. A. Jak nie będzie, to nie. Nie, Lemi, dla ciebie miejsce jest zawsze jak coś, także spoko, to... Nie, Lemi, musisz zagrać. Odrodzenie, nowa mapa jest. Macie chwilę na rozstrzelanie. Nie poruszamy. Damiana zaraz pod kurze. Nie widzę w tych BR-kach, kurwa. Znaczy, aha, nie no... Lemi.
Ja tu mam wiele kumpli, no nie? Poczekasz, Chris? Lemi, a Dakary, dobra, to za pół godziny wbijaj. A ty, a teraz w ogóle nie mamy gościa. Dobra. Później tego wpadnę. Lecę dalej. Gra była nawet, tak? Serio taka? Serio? A, Bandiego, tak? Ja, ale to się człowiek naogląda już, nie? Tego Bandiego to... Za dzisiaj ja myślę, że to z takich seriali komediowych, jak już mówimy o serialach komediowych, takich... amerykańskich, tym podobne, to ja na przykład... Zauważyły mnie. O, shit. Bardzo na przykład lubię... On, ona i dzieciaki na przykład. Wszyscy kochają... wszyscy kochają Raymonda, tak? Raymonda? No kuźwa. Co tam jeszcze? No, Al Bundy to klasyk, nie? Z pewnością farbiarzom się spodoba. Tak, najlepszy dla mnie jest miodowe lata, kuźwa. Kraszczyk z norkiem, kurwa, to jest mistrzostwo świata, nie? Co się odpieprzało. Później próbowali to wskrzeszać, nie? Próbowali jakbym dwójkę z tego zrobić, ale to takie ścierwo było, że... Jednak na deskach teatru to było na deskach teatru kręcone. Teraz tak, moment. Tutaj coś się dzieje, jakaś akcja. Powinna być bezpieczna. No tak, schronienie gdzieś tu jest, tylko że go nie użyłem. Oseramowie wspominali, że ktoś z ich ekipy uciekł w tym kierunku. Powinnam się rozejrzeć. Czy ja chcę przyspieszać czas? Nie chcę przyspieszać czasu. Co to jest w ogóle? Podatność. Dobra. Przeklęte złomojady. Chyba ktoś ma kłopoty. Ja, to jest klasyk. No spoko. Zostawcie moje rzeczy! Ale to jest taka ten, nie? Właśnie czemu ona jest taka... czerwona? O co tu chodzi? Zabiję. Znaczy co, ta jest bardziej wkurzona? Będzie potrzebowała. O! Ta jakaś bardziej wkurzona chyba jest. Dobra, padło. Nie, ja... Jeśli chodzi o 13 posterunek, to uważam, że to jest badziew totalny, nie? Zresztą pazura...
Pazura dla mnie aktorem był jeszcze do momentu, nie wiem, jak w Killerach gdzieś tam grał czy coś. To jeszcze coś tam, nie, ale do tego momentu, a później to już słabizna, nie? Pazura dla mnie to już słabiutki, jak na siłę z siebie Jima Carreya robił polskiego, nie? A w ten czas postanowił to w ogóle, on tam takiego siebie idiotę robił, ani śmieszny nie był, nic z tych rzeczy, nie? Ja nie lubię takich głupawych seriali, takich, co tylko totalnie się debile robi. Czy mogą być głupawe, na przykład mogą być bez sensu, na przykład jak Naga Broń, tak? Nawet totalny bezsens cały czas. Tylko, że to ma jakieś ręce i nogi, tak? Ja nie lubię jak siebie, jak to robi debila i nie potrafi robić siebie debila. Wychodzi mu to fatalnie, a jemu fatalnie to wychodzi. Długo będzie mi potrzebne. Dobra, dziś musimy lecieć w tą stronę. Więc mi się też to nie, kompletnie nie podobało. Kompletnie. Jest beznadziejny ten serial. O! Jakieś radio? Tak, działa. No i? W porządku. Połączenie z iglicą sprawne. Sprzęt wciąż działa. Wszystko dobrze? Pokonałaś tę maszynę. Dziękuję ci, ale powinnaś już iść. Nie ma tu nic ciekawego. Więc to twoje... Przez te druty odbiera dźwięk. Z tego czegoś na klifie, co nazywasz iglicą. Niestety masz tylko kawałek, a ty chcesz usłyszeć całość? Skąd? Jak na to wpadłaś? Wiesz... Życie nauczyło mnie kilku rzeczy. Logika, kuźwa. W razie czego, wiesz, można pogadać. Jakoś ci pomogę. Chyba nieźle się na tym znasz. No dobra. Wal. Wal. No dawaj, kuźwa. Pozwól, że rzucę okiem na iglicę. Może odzyskam całą wiadomość. Jak? Ja też mam kilka pomysłów. Od kiedy Nora majsterkuje? Nora nie, ale ja tak, poniekąd. Poczekaj. A, no dobra. Chyba. Chyba. Po prostu idź za drutem do iglicy na górze. Tylko no proszę, idę. Nie zepsuj niczego. Torba jest pełna, ale mam miejsce w plecaku. O kuźwa, to tam całkiem muszę wejść. Trzeba się tam wspiąć. Spiąć, bo tutaj po zboczu jakoś wejdę, czy nie? Nie, nie wejdę. Da się tu wejść? Da się. Wtaszczenie tam całego tego drutu musiało być ciężkie. Sorry. Excuse me, to jeszcze coś gdzieś brzęczy. O, właśnie. Ten grynszpan może być wart coś dobrego. I skrzyneczka brzęczała? A my idziemy tam. Jeszcze skrzyneczka. Oto iglica. Może obok niej będzie lepszy odbiór. Wiesz co? Ja nie jestem fanem teorii spiskowych. Bardziej stąpam po ziemi, tylko fakty jakieś tam analizuję.
Albo z czymś się zgadzam, albo z czymś nie zgadzam akurat. Akurat... Ale nie jestem w stanie zlokalizować źródła. Akurat... To akurat dla mnie nie jest jakaś tam teoria spiskowa, tylko po prostu jakiś tam problem, który kiedyś trzeba będzie rozwiązać, nie? Po polunowaniu na Księżycu. Ktoś kiedyś będzie musiał to w końcu wyjaśnić, czy to prawda była, czy nie była prawda. Ale tak, a propos, wiesz co, jakiś... Czy na planecie Ziemia istniała bardziej zaawansowana technologiczna cywilizacja niż nasza? Teraz co? Mamy wrócić? Mogę tu zeskoczyć, czy nie? A mogę. To chyba dobry skrót. Nie wiem, Kabotyn, czy mnie słyszysz. Więc poczekam, aż się reklama skończy. O, Jim Carrey to taki też tam głupek, nie? W Truman Show, no i w 23, nie? Nie wiem, czy oglądałeś 23 z nim. No 23 to w ogóle rola taka, która kompletnie mi się nie spodziewał, że taką rolę będzie grał. Jakieś nagranie. Tak myślałam. Usłyszałaś coś więcej? Trochę. Pochodzi z czasów wojny. Strasznej. Nawet taki niegłupi film, ten 23. Już słyszysz, wiesz co? Co do... Przywodzi mi na myśl mojego zmarłego brata. Jakichś tych bardziej zaawansowanych, tak, cywilizacji? Nie, raczej takie rzeczy nie wierzę. Natomiast można by się tutaj pokusić o coś, że nasza cywilizacja już była kiedyś zaawansowana. Może nie tak technologicznie jak teraz, ale mieliśmy wiedzę jakąś dużą i później czasy, nie wiem, tych wojen, średniowiecze. Wszystko zmarnowało cały ten postęp. No, Bolo, zobacz sobie, 23 z Jimem Carreyem. Żadna komedia, nic. To jest taki... Nie wiem, thriller? Nie wiem, jak to nazwać. Słuchiwali jej z trzech różnych miejsc. Im wyżej, tym lepiej. Po połączeniu danych uzyskiwali położenie źródła. A ty to umiesz? Chyba tak. Ale ta iglica to dopiero jeden punkt. Brakuje dwóch. Obu wysoko. Na północ stąd, na ziemiach Tynaktów, jest wysoka wieża. Dobry pomysł. Kojarzę jeszcze jedno, obok mojego obozu. Czekaj. Nie znam twojego imienia. Ani powodu, dla którego to wszystko dla mnie robisz. Ejoj. Ponieważ chcę wiedzieć, o co chodzi. Tak jak ty. Silga. Jak już się dowiesz, Aloy, to chętnie o tym posłucham. Dobra. Więc mamy dwa miejsca, do których musimy się udać. Jedno 880 metrów stąd, a drugie 1000 w pizdu stąd. Ja do żadnego. No do tego jeszcze mógłbym się... Gdzieś pewnie... Nie wiem, przedostać, nie wiem. Muszę po prostu wszędzie biec, kuźwa. To dawaj najpierw tu. Masakra. Które oznaczyłem? Tamto oznaczyłem. Nie, 23, chyba tak po prostu. 23 powinno się nazywać. Jak się nie mylę. O to chodziło, jak się nie mylę. No piszesz... No, pisz sobie na Filmwebie z Jimem Carreyem filmy, to zaraz ci pokażę, nie? Kurde, czemu ja go nie mogę wezwać? A, bo go nie mogę wytworzyć. No ciężko powiedzieć, jak te piramidy były tam zbudowane, nie? Też różne teorie tam są plecione. Może mieli jakiś sprzęt. Dobry. Albo dobry pomysł, albo dobry patent na to.
żeby takie rzeczy, kuźwa. Budować. Nie wiem, ciężko powiedzieć, nie? No samo było, jak było zbudowane, nie? Ale wyobraź sobie, zobacz te budowle, ile stoją lat, nie? Tyle lat stoją, zobacz, kuźwa, i... No, niesamowite, to prawda, nie? Dobra. Wow, a tu co jest? Co tu się dzieje w ogóle? Dobra, biegnę sobie jakby nigdy nic. W dupie ich mam. Jak mnie zaatakują... To będę się z nimi tłukł. A spierdzielam. Chcecie, to się bijcie. Coś odpadło. Ile taki sprzęt mamy? Bo ten w ogóle... Ten w ogóle ze mną nie walczy, nie? Pa. Kurwa, tu się leją między sobą. Ci się ze mną... Mam wrażenie, że ja tu się kuźwa biję sam z resztą. Znaczy, wszyscy jakby się bi... Każdy... Wszyscy się biją, ale nikt ze mną nie walczy. O, teraz. Jak już nie ma... Oj, chyba ktoś się poskładał. No podobno nie. Podobno nie jest płaska. Ale ja tego w 100% potwierdzić nie mogę. Nie byłem w kosmosie, nie widziałem. Widziałem z samolotu. Tylko Ziemię. Potwierdzić nie mogę. Według wszystkich zjawisk i znaków na niebie wskazuje na to, że jest jakaś tam okrągła, przypominająca coś takiego. bo taka jest... Tutaj, Bolo, taką ciekawą rzecz poruszyłeś, bo
Wiesz, tu się troszkę naśmiewam ja, bo tam jakieś tam swoje, powiedzmy, wierzenie mam, ale to w naukę jest wierzenie, bo ja ci rozumiem teraz twój argument tutaj, twój tutaj ten tekst, bo taka jest prawda, że ludzie wierzą w coś, co jest podane im w książce, w szkole ich uczyli, tak? Mówią im, że tak, takie zjawisko, tak powinno być wykonane, to wtedy znaczy, że to jest tak, a tak. Ale nikt z nas, nie, tego nie, sam w jakiś sposób nie próbował potwierdzić, nie? Nikt nie próbował tego sam zbadać, tylko wierzy na słowo jakiegoś naukowcowi, tak? Bo tak powiedzieli, to koniec. I tak jest, nie? Ale taka jest prawda, nie? Nie widzieliśmy. To tak samo jest jak z, nie wiem, z religią, z Bogiem, nie? Niektórzy wierzą, chociaż nigdy nie widzieli, nie? To jest wiara. Nauka to trochę taka wiara, nie? Gdzie jakąś walecę? To jest trochę prawdy w tym, nie? Jednak. I tutaj się zgodzę, nie? Może przydaje się twoja pomoc. Rozejrzyj się tam. Możesz tu dać wytknąć nogą i ostrzec. A. Tu mnie wpuszczają, dobra, ale jak tutaj wejść? Tędy? Prędy, kuźno, nie wiem. Niech ten dzień będzie zwycięski. Witaj, przybyszko. Dam głowę, że oddziały Jary mają tyle wody, ile zapragną. Kurde, jak gdzieś tu? Czy to jest wejście do tego? O, piasek opada. Łatwiej mi oddychać. Nie, jestem płaskoziemcą. Kabo, ty nie rozumiesz tego chyba, co tutaj mówimy do ciebie. Przynajmniej ja staram się tobie powiedzieć. Staram się zrozumieć też Bolo, co napisał. Jeżeli ja, czy też Bolo, czy jakiś pan X poprosiłby ciebie o to, żebyś udowodnił teraz, że Ziemia jest na przykład okrągła, tak? Ja też wierzę, że Ziemia jest okrągła, tak? To było jasne. Ale gdyby ktoś cię poprosił, to jesteś w stanie to udowodnić w jakiś sposób? Nie jesteś. Jesteś w stanie tylko powtórzyć ci je słowa, nie? Nie jesteś w stanie pokazać, nie wiem, zdjęcia swojego zrobionego z kosmosu, albo jakiegoś swojego własnego doświadczenia. Nie jesteś, nie? Nie jesteś w stanie go udowodnić, nie? Tak samo jak ja nie jestem wielu rzeczy w stanie udowodnić, a komuś mówię na przykład, no to jest tak, a jest tak, a jest tak, no. Ale nie jestem komuś w stanie udowodnić tych rzeczy. Ja tylko mogę powtórzyć to, co ktoś mi kiedyś powiedział, nauczył. I tyle. Tak to wygląda, nie? Kurde, jak tutaj wejść do góry? To troszeczkę, wiesz, takie jest szukanie dziury w całym, nie? Teraz co tutaj mówimy, nie? Ale, no, ale jest tak, nie? Kurde, jak tu się wchodzi do góry jasnej? Idzie czy jest wejście jakieś, ty? Bo tu biegam jak pomylą dookoła. Nie mogę wejść. O, tu jest główne wejście. Właśnie to jest to, nie? Masa rzeczy... Zobacz, takie proste przykłady, oczywiście tak dokładnych nie podam, ale zobacz, w co ludzie wierzyli tam lat 100, 150 lat temu, w co nas leczy, tak? Co jest nas w stanie uleczyć? A jakie mają zdanie teraz, jaka ma medycyna zdanie na przykład na ten temat w tej chwili i czym innym się zupełnie leczy, a tamte rzeczy są uważane za trujące i tym podobne. Przecież kiedyś rtęcią leczono ludzi. Było tak? No było tak. I to takie, wiecie, takie no, wyszukane przykłady, tak? Zupełnie nie na temat, nie? Ale tak było, nie? I tak dalej, i tak dalej, nie? Nie no, oczywiście. Nie będziemy przecież tutaj teraz rozmawiać na temat tego, czy Ziemia jest kuźwa okrągła, czy płaska, nie? Bo dla mnie to jest oczywiste, nie? Natomiast ja nie potrafię komuś udowodnić tego, nie? Mogę tylko powtórzyć rzeczy, które są wszelako, wszędzie wzdłuż powtarzane. Między innymi Kapoty, teraz ty co mówisz, nie? A że GPS jest, a że jest...
A że jest statek gdzieś tam ginie, tak, za horyzontem i tak dalej, i tak dalej. Słyszę się, to ja też pijatko potrafię powtórzyć też, nie? Nie potrafię w żaden inny sposób udowodnić tego. Czy ja mam tutaj wejść na tą wieżę do góry? Jest ta wieża tam? Chyba tam, nie? Ale tak samo jest, wiecie co, z płaskoziemcami, nie? Też nie potrafią w żaden sposób udowodnić, nie? Sensownie. Oni wymyślają teorie na własne potrzeby, nie? Jak coś im się nie zgadza, to wymyślają jakąś inną teorię i snują ją i... Kuźwa, gdzie tutaj. Fuck! I próbują... Kuźwa, nie mówię, że jeszcze wyleciałem i próbowałem wymyślać coś innego, nie? I tak dalej, no. No było tak, nie? Rtęć, tak, rtęć była używana w medycynie. No. Była używana. Mało tego, była kiedyś taka nawet maszyna do przymierzania butów. Wyobraź sobie, zakładałeś buty i ona miała rentgen w sobie. Miałeś stopy, wkładałeś do środka. Shit, przyznałem coś. Już miałeś buty ubrane, stopy wkładałeś na dole i miałeś takie okulary, takie, znaczy taki jakby taki podgląd. Widziałeś swoje stopy, jak się układają w tych butach. Wyobraź sobie, że ludzie tak potrafili kilkanaście par butów przymierzać na przykład za jednym razem, gdzie byli narażeni na jakieś promieniowanie i tym podobne. Zresztą też obok ludzie mogli też spojrzeć sobie, tam dwie albo trzy osoby mogły spojrzeć. I tak dalej, nie? I wyobraź sobie ludzie takie, wiesz, to jest czysta niewiedza, nie? Z niewiedzy takie rzeczy kiedyś robiono, nie? Wejdę tędy w ogóle? Czy ja mam wejść? O, tam. Żeby wykryć źródło sygnału, muszę być wyżej. Jak to mówią, wiara czyni cuda, nie? Ja nie rozumiem, żeby wygłupiać, widzę, że to tak wszystko prześmiewczo się mówi, nie? Ale... ale to takie, wiecie, nie? Takie pierdoły na świecie istniały i ludzie w niektóre rzeczy wierzyli kiedyś. To wszystko jest takie fajne i super, a później się okazało, że jest zupełnie odwrotnie, nie? Prawie na miejscu. Prawie na miejscu. Prawie robi wielką różnicę, proszę pana. Albo proszę panią. Jestem na górze, czy jeszcze nie jestem na górze? Da się to jakoś wejść? A, tutaj. Cyk. Dobra. Zobaczmy, czy uda się odebrać ten sygnał. O! Coś się udaje. Coraz więcej, ale wciąż za mało, by odnaleźć jej źródło. Serio, Murek? Takie coś było? Jeśli wejdę naprawdę? Na górę, gdzie jest moja baza, zakończę robotę. Idź na górę... No, jak? Idź na górę nad bazą. Kuźwa. 900 meterków mamy. Czy my jesteśmy w stanie jakoś tam się przerzucić w miarę szybko? Gdzieś? A, do bazy mogę. Okej. Okay. Spoczko. Nie było tak jak dziś, no pewnie nie. Chińczycy też musieli używać jakichś prezerwatyw robionych na drutach. Skoro ich tylu jest. Choć tam już ich wyprzedzili, nie? W Indiach już jest chyba więcej, co ludzi? To gdzieś teraz muszę tu wejść, tak? Ta góra. Ta góra. Muszę się wspiąć na południowy stok. Muszę tylko... Czekaj, przerwuj drzewo? O, mogę? A, tak mogę raz zrobić. A, patrz, kuźwa. Aka himenka. A, Polacy już mistrzami świata prawie byli. W zasadzie wtedy, jeżeli... Ten mecz z Niemcami był się odbył w normalnych warunkach. Walczyć czy się przekraść? To walczymy.
To nasi by byli mistrzami świata. Bez wątpienia. Natomiast no, mecz się odbył w takich warunkach, jak się odbył. Tam nawet mógł Oman wygrać. Wtedy. Co was tu tyle, kurwa? To fajnie, jak jest taki wieczorek tutaj w tej gierce, jak to zajebiście wygląda. Ja wierzę w to, że osiągnę sukces na Twitchu. To jest bardzo ważne z tym, że Polacy są ze mistrzami świata w piłce nożnej. Urla. Z czego by to piznąć? Może z tego lepiej. Znaleźć lepsze miejsce, by odebrać sygnał Silgi. No był to taki trochę... taka piłka wodna, no ale... jeszcze coś tam? Łaź? Dobra, idę dalej. Ja muszę gdzieś wejść na tą ścianę. Pytanie, czy na to dam radę wejść? I to jest, kuźwa, main question, kurna, czy ja tu wejdę? Gdzieś musi być... Tu można wchodzić. O, tu można wchodzić. To może jakoś przez to wejdę. Gówno. Czemu na to nie może wskoczyć? Pinda jedna. O właśnie. Tak, trzeba wskoczyć. No i teraz jakoś tutaj może będziemy wchodzić powoli. Nie! No jakoś na tą górę muszę wejść. Gdzie ty schodzisz, kuźwa, ty? Bo tu chyba ja jeszcze wyżej będę musiał wejść. No właśnie widzę, że... A tam był kuźwa ten. Dzyngiel do złapania się, co? Teraz kiedy? Panie Boże, nie wiem, dobra, idę. Muszę się dostać wyżej, żeby ustalić... Czekaj, co to było? Starożytne, co? Jakieś pudło tu było, chujas, mi się nawet nie zauważyłem. Nie, wchodzimy wyżej.
Jak? Uzia się złapała. Zwinna picza. A tu znowu był kołek. Nie gadaj, że jeszcze wyżej muszę wejść. Ja pierdyle. Co teraz? Chyba mam towarzystwo. Kurna. Nie może wytrzymać zimno. Lód nie pomoże. Muszę maszyny jednak zabić. Okej. Ła! Ty, dobre to jest. Ty, kurza, dobry sprzęcior. Ta dzida. Wiesz co, tutaj też się z tą zgodzę. Tak, fabuła w ogóle to wszystko było jakieś żywsze było w jedynce, nie? No jedynka naprawdę mega wyszła. Dla mnie chyba najlepsza gra tej generacji poprzedniej. Dla niektórych będzie... W sumie to na trójce jeszcze The Last of Us był, no. Ale dla niektórych będzie tam gdzieś The Last of Us. Może być na przykład dwójka nawet uważana czy coś, a jednak dla mnie... Czy jakiś tam inny tytuł God of War, tak? No bo tam fanów tych różnych, czy Uncharted 4 na przykład, tych sak, tam jest masa, tak? Ale jak dla mnie to Horizon. Tutaj jednak... Ktoś gdzieś dzwoni, ale dobra, nieważne, nie chce mi się tutaj sprawdzać tego. Tutaj to wszystko jest takie nijakie, nie? No dobra, czekaj, jak? Aha, bo tu możemy przecież przeskoczyć. No nie jest to samo, co... Co jedyneczka. Ale nieźle! Gdzie zacząć? Gdzie zacząć, muszę gdzieś wejść. Tędy. Poszukam miejsca, by odebrać wiadomość Silgi. O. W końcu wlazłem tu. O kuźwa. Trochę mi kosztowało tutaj zachodu. Wejście. Znalazłam źródło sygnału. Niedaleko stąd. Muszę się tam tylko dostać. Dzięki za followka. Jeśli stąd poszybuję, będzie pięknie. Mogę poszybować. 627 metrów. No dawaj. Lecimy. No, jedyneczka fabularnie wgniatała, graficznie też poziom pięknie trzymała, walki, w ogóle pomysł tutaj... Co to teraz było? Czarny ekran na film się zrobił. Tak mi się ostatnio właśnie ekran czarny robi. Czy nie ostatnio, że to przerwało chyba, to musiał chyba przerwać ten, ta rozdzielacz HDMI albo przechwytywarka moja.
Ale czasami mi się taki czarny obraz. Nie, nie zawsze, no czarny obraz mi się robi czasami, no. Przesadziłem, że zawsze. Albo często. Ale zauważyłem, że ostatnio takie coś mi się pojawia. Rzadko, bo rzadko się pojawia. I tam kurę wszystko miało ręce i nogi, nie? No tutaj ta dwójka, no to już jest takie... taki trochę kotlet odgrzany się z tego zrobił. Pięknie wygląda, masa roboty włożona. Super, nie? No nie ma co narzekać, tak? Mega, mega, ale te światła otwarte już mnie denerwują, ja już... Następną grę to jakaś liniowca sobie jakiegoś biorę. Odłożę to na później. Bo manie, dajcie spokój, no żygać się już z tymi otwartymi światami, już dajcie spokój z tymi... Mój fokus odbiera sygnał, o którym mówiła Silka. O kurna. Muszę pozbyć się maszyn, żeby znaleźć jego źródło. Nie wiem, czy to nie jest odporne na to. Coś tam... dostała. Podatność, kuźwa, nie mamy. Kuźwa, sypie to gówno. Ja cię piznę zaraz. Jak tą broń musiał przechwycić. Inaczej krzywdy nie zrobię. Tym już prędzej. Temu kuźwa jaja przy gębie obiję. Wiesz co, tu mnie namawiają. Namawiałem, że w koopie chociaż zagrać czy coś. Ale wiesz co ci powiem, to nie jest moja bajka, ale no, mogę spróbować, nie? Soulsy nigdy żadnej nie grałem. No bo kuźwa nie lubię symulatorów śmierci, no.
A co tu dużo mówić. Ale w koopie, jak nam mówią, serio, kuźwa. Jedno strzałowiec. Gdzieś jakieś źródło sygnału musi być, bo tych maszyn się miałem pozbyć. Pozbyłem się ich. No wiesz co, no ja tam będę szukał kogoś pewnie do koopa. Szukać sygnału. Może fokusem znajdę źródło. No dobra, wszystko mam tutaj rozpieprzone. Jest ognisko nawet. Ognisko on już zaliczył. A nie ma problemu. Tylko wiesz co, napisz, że to ty, wiesz, bym wiedział. Napisz tam mi, bo czasami ludzie mi wysyłają zaproszenia, wiesz, nie piszą kto jest kto i tak dalej. Ja nie przyjmuję takich zaproszeń. Więc jak wyślesz mi wiadomość, wiesz, to spoko, czekaj, muszę tutaj sobie gdzieś save'a chociaż zrobić. I zaraz będę szukał. Muszę się pozbyć dowódcy. Może wtedy reszta. Spokojnie, nie chcę się pozbywać żadnych dowódców, nic tych rzeczy. No słuchaj, tutaj piszesz wiadomość i bot sam odpowiada. Do amatorki nie ma, widzisz, od razu masz całą informację podaną. Wszystko. Widzisz? Kurwa, czat nie jest głupi. Dobra, jakiś sygnał gdzieś powinien być, tylko nie wiem gdzie. A może tutaj gdzieś, co? Nie. To tylko stos kamieni rozpierdzi, ale nic więcej. Tu może nawet jakąś maszynę bym zniszczył. Kurna. Muszę poszukać jakiegoś... sygnału. Spoczko. Ludzik, ludzik. Na chwilę to przyjmę. Bo tu jestem, gdzie ten sygnał niby, ale gdzie to mogłoby być? Co tam jest? Jakiś odłamek tylko tego Grinchpau, czy jak to tam się nazywa. Ale nie widzę. Może to? Tylko ja chcę ciebie dostać. Może się temu przyjrzeć. A czekaj. Pozbieram jeszcze to. No dlatego nie biorę się za takie rzeczy, wiesz, jak ja mam tłuc się, tłuc i ginąć bez przerwy. No to nie moja bajka, tak? No ale kurde, jak nam mówią, no to nam mówią, no co zrobić, no. Znajdzie się chętny, że ze mną powalczyć w koopie. Nie przedostanę. Muszę poszukać innej drogi. No może gdzieś od góry, co? Może?
Zajebiście, kogoś teraz zgaduj, kurde. Jak tu się dostać, albo z tej strony. Razem na górę i co? Może tą górę obiegnę dookoła sobie. Ja pierdzielę. No weź szukaj tu teraz czegoś. Co to jest? Muszę wskoczyć na tego drona. A, tu dron. No to nie ten. Dron mnie koło jajec lata, tylko muszę kuźwa jakoś wejść do środka, do tej góry teraz. Znaczy ogólnie rzecz biorąc nie lubię z grami się męczyć. Kiedyś tam z dzieciaka człowiek to lubił, wyzwania tym podobne, tak? Miał masę czasu, w dupie całe życie, starzy dali kuźwa żryć. Parę złotych na kole, kuźwa, orężadę, czekoladę i było okej. Okay. Teraz nie mam kuźwa chęci się naprawdę męczyć. Poziom jakiś easy. Jedno trzepnięcie kolesia zabijam i to mi się podoba. A nie jakieś męczarnie. Tak, teraz, kuźwa, muszę teraz szukać wejścia. I już mnie takie coś denerwuje. Bo... Niestety, ale kuźwa, wuja nie ma czasu tyle, żeby teraz siedzieć i się szarpać z tym. I skąd ja mam wiedzieć, gdzie mam wejść? Tędy nie wejdę, poszukaj innej drogi. No kuźwa, skała na skalę. Pizdu z taką grą. I takie coś mnie denerwuje. Mi się nie chce tego szukać. Czy tu coś jest? Czy nie? Nie. Nic nie ma. Tędy nie wejdę. Wstałem gdzieś od góry, jest jakieś wejście, ale... Nie wiem, kurde. Trzeba jeszcze raz tutaj podejdę. Wysoki poziom to mogę grać tylko w gry takie, które wiem. Że sobie dam radę. Tak, że jestem w to dobry. Na tyle, o ile. Wygląda obiecująco. No ja wiem, że obiecująco. Tam jest ten sygnał. Jeszcze raz idę tam zobaczyć. Czekaj. Wyważ. O, kuźwa, ty czekaj! O, kurna, Peter! Ej, kurna, Peter. Takiś głupi jeszcze nie jest. Tak, bo ja się muszę teraz... się gubię tutaj w tej wodzie. Gdzieś wlazłem. Teraz muszę płynąć, tylko nie bardzo wiem gdzie. Tu? Może tu, co? Płyniesz, kuźwa, gdzieś, co? Zajebiście szybko płyniesz, kuźwa. Tu cię mam. Zobaczmy, co jest w środku. I kurna! Pan, nie mogłam cię złapać przez pokusa. Mam nadzieję, że to nagranie dotrze do
Znaczy znalazłem dziurę, znaczy tak, to był przypadek, że tam obszedłem to dookoła, tamtą stroną. Tylko wiesz co, ja chciałem to rozwalić, a tam ten, wiesz co jest najgorsze? Że te wrota, tak, znaczy takie te zasypane wejścia czy coś w tym stylu, moim zdaniem powinno się rozwalać normalnie tą pałą jakąś tam, czy piąchą, czy czymkolwiek, a tam musisz podejść, ustawić odpowiednio, wtedy pojawia się przycisk, naciśnij, żeby to rozwalić, wyważyć. To jest źle zrobione. Bo widziałeś, można było to pominąć. Ja tam podchodziłem parę razy, machałem i dopiero jak odchodziłem mi się pojawiło. Przepuściłbym. Druga 18 kończysz. A, wszystkiego najlepszego, kuźwa. Happy birthday. To ja w tym roku 18 czerwca skończę drugi raz 21. No właśnie, a jak ja mam stąd wyjść? Tak, wyjdę normalnie? A, wyjdę. I teraz, kuźwa, 1400 ileś, ale tu możemy pakiet szybkiej podróży mamy, możemy sobie śmignąć, bo kupiłem ich sobie trochę. Prawda, prawda, bo ja pamiętam tak, tak pamiętam swoich właśnie rodziców, że co prawda u mnie trochę było inaczej, bo ojciec marynarz, no to tam w domu rzadko bywał, ale tak pamiętam, tak, to było tylko praca, jakieś zakupy, siedzieli, patrzyli w telewizor, jeszcze jeden program na krzyż był. Muzykę jeszcze, no jeszcze w domu muzykę się słuchało. Ojciec, jeszcze stara technologia jak była, magnetofon szpulowy, zresztą do dzisiaj go mamy. Magnetofon szpulowy, kuźwa, podpięty pod radio Unitry. Głośniki dwa, kuźwa i hulaj dusza. Piekła nie ma. Tarcza skrzydło się trzyma. Nie, marynarz nie pływał po jeziorach. Po rzekach, akurat mój akurat ojciec marynarz żeglugi śródlądowej, nie morskiej. Śródlądowej. Chociaż powiem ci szczerze, smoku, że jeziora też się zaliczało, bo na przykład w Berlinie, jak się przez Berlin płynęło, to płynęło się przez jeziora berlińskie. Było takie miejsce. Ale głównie rzekami. Słowa przestały płynąć przez iglicę. Co się stało? To przemawiało do twojego urządzenia. Przedwiecznie używali tego do komunikowania. Na pogrzebie śpiewali 100 lat. No to nieźle. Kiedy ja wzięłam, komunikat się urwał. Ale słyszałam... Ej, to Mistrzostwo Świata. Tego to jeszcze nie grali. I o czym była? Podczas pradawnej wojny kobieta próbowała dostarczyć zapasy pewnego... Ej, mój ojciec pływał w Europie. W Polsce rzeki nie są regulowane, więc już dawno. Trochę Odra. Gdzieś tam Szczecin, gdzieś tam Kostrzyń z polskich takich tam portów, ale tak to wszystko w Niemczech. Niemcy, Belgia, Holandia. Chciałabym przekazać bratu taką wiadomość, że mu wybaczyłam. Chciałby tego. Czuję to. Ten człowiek, przedwieczny, usłyszał w ogóle te słowa? Chyba nie. Często tak bywa, takie życie. Ale i tak, dzięki potędze tego urządzenia, nadawczyni miała nadzieję, że
jej wiadomość dotrze. Niezły wyczyn. Wysyłać wiadomości z bliska i z daleka. Mogę to zatrzymać? To prawdziwy skarb. Oczywiście. Dziękuję. Czasem... Nie, no nie życie. Daj spokój cały czas gdzieś, kuzia, poza domem. Co za życie. Ale dzięki temu może uda się tę sytuację zmienić. Coraz na wodzie siedzieć. W domu raz na parę miesięcy. Gdzie indziej? Nie dla mnie. Hej, znalazłam jeszcze kilka rzeczy w zasobniku. Mogą mi się jeszcze przydać. Mogę użyć warsztatu? Pewnie, tak, oczywiście. Kiedy tylko zechcesz. Jest cały twój. Chyba wiem, co zrobić z tymi częściami. Przy niej broni. Związane z misją. O, właśnie. Trzeba wytworzyć. Przy okazji możemy coś tu jeszcze podrasować. No, jeśli chodzi o pieniądze i pobyt w domu, gdzieś ten złoty środek trzeba zachować, tak? To jest prawda, niektórzy ludzie są bogaci, jeśli chodzi o pieniądze, tak? Mają ich mnóstwo, ale też... nieźle wyszło. Trzeba spróbować. Kosztem pobytu w domu z rodziną i tym podobnie, nie? To ja zawsze powtarzam, ci ludzie są może bogaci, na przykład jeśli chodzi o finanse, materialnie, ale jeśli chodzi o rodzinę, no to... chyba już mniej. Chyba, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Dobra, to mam zrobione. To mam zrobione. Tu nic. A mogę z nią pójść gadać? Więc jakie sekrety skrywa ten nadajnik? Może uda mi się wysłać swoje słowa w powietrze. Taki bajer. Tyle mi mądrego powiedziałaś. Czekaj, może bym odwiedził jakieś ognisko, którego nie odwiedziłem? To jest chyba to schronienie, które... to są chyba schronienia, których ja nie mam, nie? Zaliczonych. One chyba na zielono powinny być, jeżeli są moje. Nie, jak to wygląda? Nie, ono się nie zapaliło na zielono. Po co jest na biało? Wiesz, ja ci powiem szczerze, pieniądze szczęście nie dają. To taki tekst też trochę jest, nie? Taki... dają szczęście, jednak mimo wszystko dają pewien spokój. Wiadomo, że no, krzywda się może zdarzyć wszędzie każdemu, to takie... niektórzy mówią, o, tam gdzieś kuźwa przejechało, coś go i tego. No, jakby był biedny, to co, by go nie przejechało? Nie? No takie wiecie, nie? Też by go przejechał. Tylko by był bez pieniędzy. Ale... mimo wszystko jakąś tam frajdę dają, nie? Nam. Dobra. Szybki zapis. Skończone.